Cześć Seba, tym razem jesteś już w kuchni? Co tam? Hej, czy mamy jakąś pizzę w zamrażarce? Jestem głodny. A może zjesz sashimi na śniadanie? Mogę ci je zrobić. To okropne podejście. Nie, to chciałam. To nie tu. A jutro jaka będzie pogoda? Słonecznie. Zupa z pstrąga, którą już znam. Naprawdę to lubię. Skąd wiedziałaś? Znam cię dobrze, mój drogi. W końcu jestem twoją żoną. Bez przesady. Cześć. Nie jestem zbyt dobry w pisaniu listów. Zrobiłam o jedną sztabkę metalu za dużo i pomyślałem, że może ci się przydać. Clint Kowal. Uroczo. W sensie fajnie, że zabawne jest to, że on kontynuuje dowcip z Kowalem. Przydałyby mi się nasiona do posadzenia, których nie mam. Takie, no wiecie, tak, trochę tych, coś tam mam z tych nasion, coś tam. Jakbym dzisiaj ich nie kupiła? Mogę jeszcze zaryzykować posadzenie czegoś, nie wiem nawet, czy mogę. Zwaliłam wczoraj, bo powinnam kupić dużo nasion, wiedząc, że mi się pojawią jeszcze rzeczy. Chyba, że sobie ograniczymy po prostu obszar do podlewania. Trochę. Nie powinnam, że tak powiem, umrzeć z głodu, jeśli to zrobię. Wiecie, jak to sobie pozbieram. Już nie będę musiała tu nic podlewać. Takie tam. Tak wiem, że zaczął się taniec kwiatów. Ja mam nadzieję, że mój mąż się na nim zjawi, bo chciałabym na nim z nim zatańczyć. Może już nie jako panna, ale bardzo chętnie z nim zatańczę. No, dzisiaj są ładne zbiory. Czekam, kiedy dostanę łapkę króliczą. Tak trochę ani widu, ani słychu po niej. Dobra, nastawię różne rzeczy do maszyn. I pójdziemy na festiwal, żeby się na niego nie spóźnić. Czy ja cokolwiek potrzebuję na ten festiwal? Wydaje mi się, że nie. To jest tylko chodzenie, gadanie z ludźmi i tańczenie. Dobra, bierzmy konia i chodźmy na festiwal. Jeszcze mam podlewania, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, pamiętam. Ale festiwalu nie chcemy przegapić, chyba nie? Całkiem przyjemne święto. O! Jest uroczo. Nie będę wam pokazywała znowu tych wszystkich dialogów, etc. Co ja mogę u ciebie kupić? Rarecrow, którego nie mam. Zapomniałam o tym. Ja bardzo chętnie go sobie wezmę. Przepis na stojak z kwiatami. A niech będzie. Jakbym chciała zrobić to kiedykolwiek. A, was mogę prosić do tańca, tak? Mogę poprosić kogoś, kto nie jest moim mężem. Ciekawe.
A, zapominam o tym. Seba, zatańczysz? Tak, kochanie? O! Zatańczysz ze mną, co jest oczywiste. Musimy... No dobra. Oj, chociaż raz. Naprawdę nienawidzę tańczenia przed wszystkimi. To takie zawstydzające. Szkoda, że już z nimi nie mogę zagadać. No nic, nie pomyślałam. Cześć, Leno. Miło cię tutaj widzieć. To otwarte pole sprawia, że czuję się zdenerwowany. Szepczę. Myśl pozytywnie, Kent. Myśl pozytywnie. To jest takie... smutne. W sensie, on naprawdę ma straszne przeżycia po służbie. I to jest takie przykre. Nie tłumaczę wam tych tekstów, tak? Bo wszyscy je widzieli już w pierwszym roku. Penny się stresuje, natomiast on pracuje nad tym, żeby kogoś zaprosić do tańca. Nie mogę z Maru pogadać? Mogę. Lubię tańczyć. Ale to jest takie dość sztywne. Ale ta cała stara ferajna to uwielbia. Byłam królową kwiatów przez 5 ostatnich lat i nie jestem gotowa, żeby zejść z tronu. Po prostu obserwuję widoki. Tak. Jeszcze nie. Jeszcze nie gadałam z najstarszymi. Dobra, zaczynamy taniec. Trochę nie tańczę tak jak reszta. To raz, dwa. Dlaczego nie mam takiej ładnej sukienki jak dziewczyny? No bez przesady. Muszę tylko w tej mojej koszulce z myszką ślęczeć. No przykre. O, pewnie miała uroczą minę. To było zabawne, pora iść do domu. No, nie wiem czy... aż tak się podobało, to... Sebastianowi. Ale... zrobił nam tę przyjemność i z nami zatańczył. O. Idziemy spać. Teoretycznie dobra, już nie będę sprzedawać tych rzeczy. Żeś tę miejscówkę znalazł taką przy ogniu. No dobrze. Dzisiaj koniecznie trzeba będzie pójść chyba po tą świnię, co? Mam teraz urodziny Piera. Jutro będzie znowu słonecznie? Jaką masz poradę? Chciałbym porozmawiać o słynnej gildii podróżników obok Pelican Town. Przywódca gildii, Marlon, ma bardzo fajny program nagród dla wszystkich na to odważnych, żeby zabijać potwory w lokalnych jaskiniach. Poszukiwacze przygód dostaną potężne przedmioty w zamian za zabicie dużej ilości potworów. Na ścianie jest plakat, który zawiera więcej szczegółów. To brzmi super. Hej, chcesz trochę kawy? Dziękuję. O, trochę potrzebowałem. Obudziłam się wcześniej przez koszmar i nie mogłam znowu zasnąć. O. Nie chcę się przytulić. No dobrze.
tą kawę na razie, mój drogi, zostawię, co? Pozwolisz? Wezmę rzeczy na prezenty. No i tak. Jedziemy po świnkę, jedziemy po trawę. I porozdaję jakieś prezenty po drodze, jak kogoś spotkam. Tak myślę, że będzie najlepiej. Powinnam z jedzeniem jeździć, nie? Też lubisz kwiaty, uroczo. Cześć! Potrzebuję świnki. Tak bardzo potrzebuję tej świni. O, no ciekawe, komu przypadnie... Szczęście zostanie świnką. Okej. Okay. Zjawisz się tu... O Jezus. To grubą gniędzie, będę się rozczulać. Więc tak. Jedno z proponowanych imion? Gratulacje, zostałaś świnią. Super. Ty masz jeszcze coś ciekawego tutaj? Nie. W sensie, no. Mogłam ci dać coś. W sumie chyba to zrobię. Nie wzięłam też rzeczy dla maga, mogłabym do niego zajrzeć z prezentem jakimś. No nic. Nie jestem tak nudna jak większość dorosłych. Okej, okay, podobał ci się prezent? Tobie to ja dam to. Naprawdę świetny prezent, dzięki. Przejdziesz się z moim synem? Chyba jeszcze nie na tyle, żeby móc wyjść do jego pokoju. Nie zależy mi. W sumie. Emily! Ty chyba lubisz klejnoty, prawda? No właśnie. Cieszy mnie to. Co tam? Jak tam relacje moje różne? No, nieźle. Powinnam jeszcze pracować nad tym. Wytrwalej. Cześć. Chyba nie mam. Nie mam kwiatków dla ciebie. No. Przykre trochę. Biorę te zadania i w ogóle ich nie robię. W ogóle. To jest wiosna. Też jest wiosna. To jest lato. To jest lato. To jest jesień. Jabłuszka to jest jesień. Nie potrzebuję więcej niż po dwa tak naprawdę. Owocki. Dobrze, mamy prosiaczka, mamy drzewka. Co ja bym tu jeszcze mogła chcieć zrobić? Mogę puścić, połowić. Tak, dla sportu. Wiecie co? Może podjadę po prezent dla maga. Znaczy, jakoś tak naokoło. Bo zajrzałabym jeszcze do dwarfa. Wręczyłam mu prezent. I... Zajrzymy do maga, zajrzymy sobie tam do lasu, może coś połowimy tam w lesie. Chociaż też mam podlewania, nie? Dużo.
O, zajrzymy też do domu Sebastiana, zobaczymy, jak to tam wygląda w środku. Cześć chłopie, mam coś dla ciebie. To przypomina mi o domu. Nie jesteś szpiegiem, którego wysłali ludzie cienia, czyż nie? Mam na ciebie oko. Ile kosztują tak w ogóle u ciebie te bomby? Sporo. Sporo. Jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby mnie na takie rzeczy było stać. Muszę zrobić dużo większe pole. Latem. Bo mam fajne zarobki, ale nie są to zarobki satysfakcjonujące w tym momencie. Bo tak w sumie w miarę ciągle coś tam wydaje. 50 tysięcy 150 hardwood. No właśnie. To nie jest rzecz, na którą mnie stać swobodnie. Pewnie będę chciała jeszcze dobudować parę takich rzeczy, tak. W ogóle. No to nie jest trudna rzecz do zrobienia. Jestem ciekawa, czy mogłam to zrobić dla sportu. Gdzieś ustawić. Tylko pokój wygląda zupełnie normalnie. To straszne. Posadzimy jeszcze trawę i będę szła spać. To dobrej nocy, kochani. Za chwilę kończymy jesień. Co my tam takiego mamy do zrobienia? Można dzisiaj w sumie trochę połowić. Z tego nie zrobimy, co? O, no z tego też jeszcze nie zrobimy. Dobrze, zobaczmy, co tam ciekawego jeszcze będzie się działo. Jutro będzie padać. No to już wiem, gdzie jutro idziemy. jeszcze sprawdźmy, jak to jest z urodzinami. Dzisiaj jest urodziny Piera, a jutro Emily. Trzeba wziąć dla niego prezent. Okej, dzisiaj się trochę przespeceruję, potrzebuję trochę czasu dla siebie. Zobaczymy się wieczorem. Może chcesz... O! A obiad? W sensie śniadanie chcesz dostać ode mnie? Proszę? Jestem twoją żoną, wiem co uwielbiasz, mój drogi. Przywiozłem ten przepis zza morza. Ciesz się nim. Chcę podziękować za to, że sprawiałeś, że poczułem się tutaj chciany. Kent. Chrupiący bas. Okej. To wszystko działa. Coraz mniej podlewania z dnia na dzień. Ale to dobrze. Będzie trochę więcej luzu. Tak, czekam z nadzieją na króliczą łapkę, ale chyba jeszcze trochę za mało mnie lubi to wszystko. Zajrzałabym do Robin i sprawdziła dokładnie, ile potrzeba surowców i jak ich na ulepszenie domu, bo myślę, że to będzie jednak mój pierwszy cel. Nie slime hatch, tylko ulepszenie domu do ostatniego poziomu. Bo chyba kasowo już mnie w tej chwili stać. No i... brakuje mi jeszcze paru tam rzeczy, w sensie z tego co wiem, to brakuje mi hardwood. No ale to pójdę dzisiaj, zbiorę trochę, jutro zbiorę i powinno być akurat. Tak zaglądam do niej, bo się zastanawiam, może będzie miała jakieś przepisy na meble czy na podłogi i inne takie.
To by się mu przydało całkiem. O, bąbelki. To zaraz do nich podejdę. O, te spławiki się zużywają. Dobrze wiedzieć. Akurat znikły bąbelki. Świetnie. Pora iść spać, moi drodzy. Niewiele dzisiaj się zdarzyło, niewiele dzisiaj zrobiłam, ale... Niewiele też zarobiłam. Okej, mam czas mniej więcej do 10, prawda? Cześć, chłopie, gdzie idziesz? Hej, nie mogłem spać zeszłej nocy, więc się przeszedłem do jaskiń. Znalazłem to coś. Chcesz to? O, dziękuję za prezent. Czasem mam problemy ze spaniem. To w ogóle nie ma związku z tobą. Kocham cię. Jutro będzie słonecznie. Dzisiaj są urodziny Emily, prawda? A, dla Emily będzie trzeba wziąć jakiś kryształ, bądź z tego co wiem, materiały też lubi. No, tak, okej. To idźmy tu niżej, zebrać co mamy. No, trochę tego jest. Trochę dużo tego jest. O matko, ile tego zbierania było. Nawet nie wiecie, to było straszne. Patrzcie. Jestem ładnie pozawalana. No dobrze. Miałam w sumie jeszcze, kurczę, zajrzeć do lasu i w ogóle zwiedzić różne inne ciekawe miejsca, ale tak. No cóż. Jaka jest nasza relacja z Emily? Zaraz ją sobie sprawdzimy. Całkiem niezła, więc ten prezent... No, wymaksowałby nam ją pewnie. Ale nie jest jakiś taki super ekstra... Muszę. Mieć. Okej, to było głupie. Cześć. Okej, to już wiem, jak to działa. One są przez bombę zabijane. Dobrze. O Jezu, no i co z tym zejściem na dół? Misie pysie. Ruchy, ruchy. Ja chcę iść na dół. O, dobrze. Chyba nie testowałam jeszcze tutaj tego miecza, jak mi się wydaje. Dobra. Zejście na dół. Dowozimy. Au! To mi zrobiło krzywdę. Sporą. Nie zabiję ich to na długo. Ale chwilę będę miała spokój. Dobra, czyli najpierw muszę... najpierw muszę je zabić, potem wysadzać. No dobra. A. Jezu, ile was tu jest? O Jezu! Uff.
Zcinaj. Już wstają. Cholera by to wzięła. Dobra, część leży. Masakra. Masakra. Daleko to ja tu nie zajdę, co? Przydałoby się znaleźć zejście na dół. O, jest. Dobra. I coś zjeść. Zejście na dół. Wiecie, co tu jest? Wiecie, co tu jest? Elf krystal! A! Coś, czego szukałam wieki. Aj. Idę jeszcze po ciebie. Chociaż czy nie bardziej mi zależy na zejściu niżej? To jest pytanie. Tak szukam, bo może gdzieś mi się pojawi ta wyrwa, wiecie, taka co przynosi parę poziomów w dół. Elf krystal kolejny, super. To mi jest potrzebne, jeśli pamiętacie, do zrobienia tych słojów na dżemy. Dobra, mamy zejście na dół. No jeszcze troszkę czasu mam na kręcenie się tutaj. To jest diament, dobrze pamiętam? Tak. Spadek w dół! Zobaczmy, czy tu nie ma jeszcze czegoś fajnego. W sumie po to też się przychodzi. I skaczemy. 6 poziomów, czyli będę na 16. Okej. Okay. Chodź, 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 to was wysadzę. Jedną bombą. Mam nadzieję, że da radę, dała radę. Czy tu jest jeszcze coś ciekawego? Chyba nie. Chyba nie. Ja mogę jeszcze cherry bomby zrobić, w sensie te małe. Mogę nawet te zrobić. Dobrze, że je się robi w sumie z tych rzeczy, które się zbiera. O, kolejny spadek. Wchodzimy. 4 poziomy tylko. No, ale mamy dotrzeć na 25, prawda? I nie umrzeć. Mogę zrobić mega bombę jedną, prawda? Przynajmniej jedną. No nic ciekawego tutaj nie się nie objawiło mi, ale... O nie, fala potworów. Wiecie co? Jestem oszustem. Poróbmy jeszcze bomb, bo chciałabym dzisiaj bardzo, bardzo... Z
zejść na ten 25 poziom. O, tak! Udało się, fajnie. Mamy osiągnięcie. Znaczy, zadanie nam się zupdate'owało. To dobrze. Powinnam stąd iść. Jeszcze to trochę zwiedzę. Czy ja znalazłam jakiekolwiek iridium? Oczywiście, że nie. Bo po co? Nie wiem, że robi się późno. No i teraz nie umrzeć. Dobra, wychodzimy stąd. Aha, okej, okay. To zadanie się jak gdyby zakończyło, no dobrze. Pewnie dostaniemy pocztę od niego tymczasem. Idziemy do domu. Dużo rzeczy jeszcze dzisiaj nie zrobiłam. Ale zeszłam do 25 poziomu. Skull Cavern. Jestem zadowolona. Co prawda tak był taki trochę rush. Im niżej, tym lepiej, ale chyba czasem też tak trzeba. Okej. O Boże, idźmy spać. Fuck! Przynajmniej przedmiotów nie stracę. No i całkiem ładne zarobki. Nie bałam upiera. Tak trochę słabo. Widać, czasem tak być musi. Co tam? Zastanawiam się, czy powinienem popracować, czy po prostu czytać cały dzień komiksy. Czemu jakąś pizzę w lodówce, jestem głodny. Możesz sobie też obiad ugotować. Albo nam. Słonecznie. Szczęśliwy lunch. Stare legendy powiadają, że ta potrawa jest... Tej potrawie nie potrafią się oprzeć duszki szczęścia i pomyślności. Po zjedzeniu jej będziesz ściągać do siebie dobre duchy, do swojego brzucha, które pobłogosławią cię dobrą pomyślnością i dopóki nie strawisz dania. Brzmi dziwnie, ha? Nie wiem, czy to wierzę, ale to danie i tak jest przepyszne. Okej. Okay. To fajnie. Hem. Jestem pod wrażeniem. Udało ci się. Ciesz się ze swojej nagrody. 10 tysięcy sztuk złota. Panki. Mhm. Droga Leno. Zeszłej nocy członek zespołu George'a znalazł cię nieprzytomną. Zespół medyczny został wysłany, żeby odnieść cię bezpiecznie do domu. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Policzyliśmy ci 1000 sztuk złota za usługi. Dlaczego nie znalazł mnie mój mąż? Czy ktoś mi może odpowiedzieć na to pytanie? Bo to takie trochę... A. Nie powinienem mnie poszukać? Dobrze, że wszystko powyrastało. Będę musiała przemyśleć parę rzeczy. Na pewno chcę zanieść jakąś podlewaczkę do szklarni, żeby mi nie wadziła. Bo w sumie... No bo w sumie, wiecie... Tak, latanie jeszcze do tej szklarni, podlewanie w tej szklarni jest bardzo kłopotliwe. A tak to sobie... Po prostu postawię podlewaczkę i będę miała to z głowy. Nie wiem, czy nie przeniosę nawet którejś z tych... iridium.
podlewaczek. Tak będę musiała tutaj podlewać, ale to część przynajmniej, tylko tu pozarastało. Ja na razie nie potrzebowałam drewna, więc tak trochę olałam to miejsce. Potem znowu będę chciała coś zbudować i nie będzie drewna. Muszę się dopchać. Pełny inwentarz, powiadać się, no dobra. Postawimy kolejny keg. Nie, to nie tak, że ja robię hurtową produkcję wina. Wcale. Wcale, a wcale. Może tu. Niech stanie. Posadźmy drzewka, bo to jest też ważna rzecz do zrobienia dzisiaj. To rośnie wolniej? Właśnie, jeszcze jedna rzecz. No mi się zmarnują, jak ich nie zbiorę. A tak to będzie można jeszcze sprzedać albo rozdać na prezenty. Nie chcę tego jeść. Dobrze, idziemy spać w takim razie i kończymy tym samym wiosnę. A po królika pewnie pójdę już na ten. Może też pójdę, chyba już mam na to szansę, rozbudować dom. I takie tam, może jakieś dzieci się nam trafią, wiecie. Różne takie fajne atrakcje. Jezus Marian, za co? No za różne rzeczy. Ale tak, fajne zarobki na koniec sezonu.